To koniec marzeń. Polska drużyna odpada z Mistrzostw Świata. Przegrywając z Kolumbijczykami 0-3, Polacy nie liczą się już w walce o wyjście z grupy. Kibice, którzy do końca wierzyli w polską drużynę, nie kryli smutku i rozczarowania. No nie możemy ich pochwalić, także no nie będę tego komentował. No niedobrze, nie wyszło mi to zbyt dobrze. Jak widać, dramat. Dramat, tak? Kiepsko grali? Jasne, że tak. Starali się, ale nie wyszło. Byliśmy do końca. To się nie mogło podobać, nie, zdecydowanie. A co było najgorsze w tym wszystkim? Trzeci gol. Tak, drugi, trzeci gol. No co, no bo no nie wiem, co powiedzieć w sumie. Jak ta nasza drużyna dzisiaj grała? I przecież w eliminacjach to jakoś wyglądało i to bardzo dobrze, a teraz no dramat. Generalnie to jedziemy do domu i no tyle mogę powiedzieć, co więcej. Nie, wiara była do samego wiara końca. Wiara była przy pierwszym meczu, przy drugim to, przy tej drugiej bramce to już no, źle wyglądało. Już przy drugiej bramce to już ludzie zaczęli wychodzić chyba, co? No tak, właśnie tak. Trzecia już był po prostu gwóźdź do trumny. No dokładnie, no co, pewnie teraz trener poleci, no ale mi się wydaje, że nie o to w tym chodzi, to raczej bardziej wina zawodników, no bo... Tutaj niektórzy twierdzą, że brak zgrania, tak, że każdy grał osobno. No i w pierwszym meczu i w drugim to nie wyglądało za ciekawie. No ani żadnych sytuacji naprawdę takich stuprocentowych chyba nie. Oglądaliśmy obydwa mecze i no kiepsko, kiepsko. No a panowie jeszcze mecz z Japonią będą oglądać czy już nie? No pewnie tak w domu na spokojnie, ale już bez żadnego szału. Dziś przyjechaliśmy, wierzyliśmy, że to jeszcze wygrają, pociągną, że z Japonią się uda jeszcze awans zrobić, ale się już nie uda. No. Przykro. No, przykro. Ostatnie spotkanie tych Mistrzostw Świata polska reprezentacja rozegra z Japonią. To jednak będzie już tylko mecz o honor. SK Info.